Połóż pokrojoną cytrynę koło łóżka w sypialni. Zdrowie ci za to podziękuję. Weź cytrynę i pokrój ją w plasterki. Cytryna pomaga zwalczać infekcje dzięki dużej zawartości witaminy C. Wspomaga walkę z nadwagą. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Wypity rano oczyszcza organizm z toksyn. Sok z cytryn rozjaśnia przebarwienia na skórze. Mało kto wie, że to bomba witaminowa, którą warto mieć nie tylko w kuchni. Z jej właściwości możesz skorzystać również w sypialni. Pokrojoną cytrynę rozłóż na talerzyku. Talerzyk z pokrojoną cytryną połóż przy łóżku. Możesz ją posypać solą. Puści więcej soku i aromat będzie mocniejszy. Nocą cytryna odświeża powietrze. Ułatwia oddychanie osobom z astmą czy alergią. Może nawet złagodzić zapalenie oskrzeli. Aromat owocu ułatwia zasypianie i pomaga się zrelaksować. Sen w towarzystwie cytryny powinien być lepszy. Podobnie jak samopoczucie, po obudzeniu się. Aromaterapia cytryną wpływa pozytywnie na mózg. Poprawia wydajność jego pracy. Ma działanie antystresowe. Dodatkowo cytryna w sypialni odstrasza komary. Uchroni cię więc przed ich ukąszeniami. Dla lepszej ochrony przed tymi owadami możesz nawet wetrzeć kilka kropel cytryny w swoje ciało. Czy wiedziałeś, że cytryna może zdziałać tak wiele? Najlepsze zastosowania cytryn w domu, które zasługują na medal. Sprawdź, do czego możesz wykorzystać te owoce. Oto sprawdzone triki z cytryną. Przetnij jedną cytrynę na pół. Tą połówką zacznij szorować wylewkę kranu w zlewie. To na niej gromadzi się sporo kamienia. Cytryna z łatwością go rozpuści. Dzięki niej brzydki osad zniknie. Wystarczy, że zostawisz ją na jakiś czas na kranie, a rezultaty z pewnością cię zaskoczą. Kran będzie czysty i woda będzie lecieć bez problemu. Zużytej cytryny nie musisz wyrzucać. Włóż ją do zmywarki. Kwas zawarty w cytrynie zmiękcza wodę i likwiduje kamień. Jedna cytryna może być użyta na kilka cyklu zmywarki. Zadziała też jak na błyszczacz. Dzięki niej sztućce i szklanki będą czyste i błyszczące. Ze zmywarki nie będzie się też unosił nieprzyjemny zapach. Olejki eteryczne zawarte w cytrynie działają jak zapachowy odświeżacz. Plasterki cytryny wrzuć do czajnika. Pozbędziesz się uciążliwego problemu. Do tego triku wystarczy kilka plasterków cytryny. Pokrój cytrynę, wstaw wodę w czajniku. Kiedy woda zacznie się gotować, wrzuć do niej plasterki cytryny. Gotuj wodę przez chwilę w otwartym czajniku, następnie zamknij czajnik. Dzięki cytrynie, kamień i osad rozpuści się błyskawicznie. Jest to prosty i skuteczny sposób odkamieniania czajnika. W plasterki cytryny wbij goździki. I połóż na szafce. Będziesz miał spokój na długo. Dowolną cytrynę pokrój na plasterki. W plasterek wbij kilka goździków. Połóż taki plasterek na talerzyku, czy podstawku i połóż na półce, stole lub stoliku nocnym. Cytryna z goździkami sprawi, że owady będą się trzymać z daleka. Dzięki niej komary nie będą się zbliżać. To połączenie sprawdza się idealnie w letnie wieczory i noce. Rozstaw w szafkach, połóż w kątach i za drzwiami. Te małe paczuszki mają niezwykłe właściwości. Przygotujesz je w kilka sekund, a ich działanie będziesz odczuwał nawet przez kilka dni. Obierz cytrynę ze skórki. Przygotuj papierowe chusteczki. Skórki z cytryny zamiast wyrzucać do kosza, zawiń w chusteczki, zrób z nich takie paczuszki. Zapach skórek cytryny doskonale odstrasza mrówki, dlatego warto rozstawić je w różnych miejscach w domu. Włóż połówkę cytryny do miseczki z sodą i przetrzyj kuchenkę. Wszystkie zabrudzenia znikną. Ten prosty trik ratuje mnie zawsze. Kiedy kuchenka jest brudna, wystarczy soda i cytryna. Obydwa produkty doskonale radzą sobie z zabrudzeniami. Wystarczy połówkę cytryny położyć na przygotowanej w miseczce sodzie. Taką cytryną zacznij czyścić kuchenkę. Smugi, osady i przypalenia szybko znikną z jej powierzchni, i to bez szkodliwej chemii. Nigdy nie wyrzucaj wyciśniętej cytryny. Pewnie nieraz została ci resztka cytryny, którą szkoda wyrzucać, ale z drugiej strony co z nią zrobić? To nie jest śmieć. Pokażę ci, jak ją wykorzystać. Weź jedną połówkę wyciśniętej wcześniej cytryny. Teraz potrzebujesz wykałaczkę, którą zrobisz dziurki w cytrynie. Nakłuj ją dość mocno, wtedy wydobędzie więcej aromatu. Włóż tak przygotowaną połówkę cytryny do szklanki. Następnie włóż do cytryny liście herbaty. Może to być taka, jaką lubisz. Ważne, żeby była w liściach. Przygotuj wrzątek i zalej nim naszą cytrynę z herbatą. W ten sposób powstanie herbata, której nigdy wcześniej nie piłeś. Prawdziwa cytrynowa herbata, która zawiera autentyczny aromat cytryny. Sprawdzi się idealnie podczas choroby, natomiast kiedy dodasz do niej kostki lodu, będzie pysznym napojem na ciepłe dni. Pamiętaj o tym triku, a już nigdy nie wyrzucisz zużytej cytryny? Całe życie źle wyciskałam cytrynę. Okazuje się, że typowy sposób, z którego każdy korzysta, jest błędny. Korzystając z niego, nie wyciskasz tyle soku z cytryny, ile można. Na początek weź dwie cytryny, ważne, żeby były takiej samej wielkości zaraz pokażę prawidłowy sposób wyciskania soku i porównam te dwa sposoby. Pierwszy z nich to ten standardowy, który na pewno znasz. Przekrój cytrynę na pół. Weź miseczkę i wyciśnij sok z każdej połówki do miseczki. Następnie zważ ją na wadze kuchennej. Wcześniej wytaruj wagę, aby pokazała tylko wagę soku. Po standardowym wyciśnięciu cytryny mam 23 g soku. Teraz pokażę drugi, korzystniejszy sposób. Pokrój cytrynę na kilka kawałków tak, aby jej środek miał skórkę tylko na dwóch końcach. Ten kawałek jest kluczowy. Nie wyciskaj go, tylko wykręć. Pozostałe kawałki wyciśnij do miseczki, a następnie zważ wyciśnięty sok. Jak widać, soku jest o wiele więcej niż przy poprzednim wyciskaniu. Wystarczy zmienić sposób wyciskania i będziesz mieć więcej soku niż dotychczas. Umieść to na swoich garnkach. Efekt cię zaskoczy. Będą jak nowe. Dzięki temu trikowi moje garnki są czyste i lśniące. Żeby przygotować ten super środek, potrzebujesz tylko cztery składniki. Na początku weź pięć cytryn. Przekrój każdą cytrynę na dwie równe połówki, a następnie pokrój je jeszcze raz, aby powstały ćwiartki. Pokrojone cytryny wrzuć do blendera i dokładnie zblenduj. Jeśli nie masz blendera kielichowego, możesz użyć ręcznego. Sok z cytryn przelej z blendera do miski, używając sitka, aby pozbyć się skórek. Weź jeszcze jedną miskę i podziel powstały płyn na dwie części. Do jednej z nich dodaj trzy łyżki skrobi kukurydzianej i starannie wymieszaj, aż nie będzie grudek. Do drugiej miseczki dodaj jedną łyżkę sody oczyszczonej, dokładnie wymieszaj, a następnie dodaj łyżkę cukru i znów wymieszaj. Teraz połącz obie mieszaniny, przelewając jedną do drugiej i dobrze je mieszając. Środek do czyszczenia garnków i patelni jest gotowy. Wystarczy, że nałożysz go na przypalony garnek, odczekasz kilka minut, a następnie drucianą gąbką wyszorujesz garnek. Efekty widać niemal od razu stosuj ten trik, a twoje garnki będą jak nowe.